Siemanko, witajcie na kanale WaterJet Support, kanale poświęconym hydrostrumieniowej technologii. W dzisiejszym odcinku użyjemy maszyny do celów artystycznych. Do naszego zadania użyjemy maszyny OMAX 2652 z zainstalowaną obrotnicą. Elementem, nad którym będziemy pracować, jest ta oto gaśnica. Element zamocowany, sprawdźmy, czy się obraca. Tak będzie wyglądał element, który wytniemy w tym cylindrze. Jak do tej pory wszystko idzie gładko, ale oczywiście zawołam specjalistę Kamila, który pomoże mi w tym zadaniu. Kamil, czy mógłbym Cię prosić o jakąś złotą radę dla osób użytkujących rotary lub tych, którzy w przyszłości będą użytkować? W temacie używania rotary myślę, że warto pamiętać o dwóch aspektach. Jeden z nich to jest zamontowanie uchwytu na odpowiedniej wysokości. Ta płyta montażowa, którą mamy tutaj, pozwala na umiejscowienie uchwytu w kilku pozycjach. Dzięki temu element przez nas obrabiany będzie bardziej lub mniej zanurzony w wodzie, a co oczywiście przekłada się na intensywność chlapania podczas cięcia. Wiadomo, że im element będzie obsadzony niżej, tym ryzyko rozchrapywania wody będzie zdecydowanie mniejsze. Drugim aspektem jest na pewno rozważenie opcji zastosowania takiego rdzenia, który możemy włożyć do elementu w przypadku obrabiania rury na przykład, tak żeby uniknąć przypadku, w którym to strumień przetnie pierwszą ściankę tej rury i następnie będzie chciał uszkodzić tą dolną. I oczywiście nie zawsze jest to możliwe, natomiast jeżeli jest taka możliwość, to warto o tym pamiętać. Pierwszy etap zakończony, pięknie powycinane. Teraz czas na piaskowanie. Do wyczyszczenia naszego elementu użyjemy naszej hydropiaskarki Sandbot. Etap piaskowania zakończony, tak to się prezentuje. Pięknie wyczyszczona powierzchnia. Teraz pomaluję to wszystko farbą podkładową, a później pod kolor. Element pomalowany na czerwono, niech sobie wyschnie, w tym czasie wyczyszczę to, zdemontuję to białe i ten tutaj pojemnik na sprężone powietrze. W tym kawałku sklejki na maszynie Maxim 1530 wytnę koło o średnicy 180 mm i będzie to podstawa. Do wyciętej podstawy zamontuję resztę układu. Zamontuję teraz oprawkę na środeczku. Zamontuję kabel zasilający razem z włącznikiem, aby móc wkręcić żaróweczkę i podświetlić wszystko.
test. Czy nie pójdzie wszystko z dymem? Uwaga. Pyk. Działa. Do rozwiązania mojego problemu z pleksą, z wypełnieniem środka, udałem się do Elbląg reklamy. Mam nadzieję, chłopaki pomogą mi rozwiązać mój problem. Oto, proszę Państwa, element, który miał wylądować na złomie, dostał drugie życie. Powstała przepiękna lampa. Czyż nie wygląda cudownie? Jeżeli macie jakiś pomysł, co jeszcze można byłoby zrobić, dajcie znać w komentarzu. A na tą chwilę żegnam się z Wami i do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!